Witam serdecznie. W takim razie już mam świadomość tego, że jest nagrywane, więc już zaczynam. Raz jeszcze dziękuję za obecność. Tak, dokładnie tego nie wiemy, czy ktoś jeszcze przyjdzie. Także dzięki raz jeszcze, Janusz. Dziękuję, Darku, za obecność i zaczynamy. Skyward Community, więc to o tym naszym projekcie będzie dzisiaj mowa. Spróbuję Wam trochę więcej powiedzieć na temat duplikacji, tego jak staramy się to robić, czy nam to wychodzi dobrze, czy niedobrze, to oczywiście rezultaty widzą ci, którzy to weryfikują. Natomiast z racji tego, że jesteśmy, można powiedzieć, mocno w systemie rekomendacyjnym, to mimo wszystko można powiedzieć, coś na ten temat wiemy, więc gdzieś o tym marketingu sieciowym można powiedzieć i coś opowiedzieć. Tak więc system Podaj Dalej działa i działa nie tylko w projektach zdrowotnych czy finansowych, czy rekomendacyjnie gdzieś tam zaangażowanych, natomiast też można powiedzieć, że spokojnie sobie radzi w projektach technologicznych. Więc ja, kiedy w 2016 roku dołączyłem do firmy, wtedy w firmie nie było zbyt wiele, można powiedzieć, była bardzo słaba jakość przekazywanych informacji, do tego jeszcze słabe zdjęcia czy prezentacje. I tak naprawdę, jak znamy te wszystkie historie, które niejednokrotnie dały o sobie znać na świecie, innych dużych firm, czy dzisiaj tych ogromnych, czy to korporacji, czy przedsięwzięć, kiedy z małych startupów kiedyś rosły, to tak naprawdę no, rosły do dużych przedsiębiorstw, to tak naprawdę mamy świadomość tego, że rodziły się w bólach, w gorączkach, w różnego rodzaju problemach, które dołączały po kolei, tak? Czy to zostawały rzucane pod nogi firmie. Więc takich historii na pewno znamy dużo. Zdecydowanie do takich historii na pewno powinniśmy zaliczyć Anatolija Junickiego i jego całą historię, ponieważ ponad 30 lat pracował nad tym i pracuje cały czas, żeby ten projekt po prostu dociągnąć na wyżyny. Więc dzisiaj można powiedzieć, że jesteśmy w tym czasie, a kiedy ja kilka lat temu słyszałem o tym, że można za sprawą przekazywania informacji dalej ten projekt pociągnąć do rozmiarów wręcz niewyobrażalnych, no to tak naprawdę nie ukrywam, że w jakimś sensie zakochałem się w tym projekcie, mówiąc i wiedząc, co może z tego wszystkiego po prostu przyjść. Więc podczas budowania struktury marketingu musimy pamiętać, co jest ważne, musimy zdać sobie sprawę z celu, jaki osiągamy, i ten na pewno cel cały czas miał w głowie Anatolij Junicki, kiedy zaczynał budować firmę. Jeśli chcemy coś stworzyć długoterminowo, mieć stabilny biznes, musimy się skoncentrować na znalezieniu tak zwanych pracowników czy partnerów do tego, żeby mieć te cele podobne i żebyśmy byli na tyle lojalni, żebyśmy wspólnie w grupie chcieli odnieść sukces. Więc tak naprawdę pierwszy krok to najważniejsze, żeby znaleźć kilka osób w swojej pierwszej linii i pracować z nimi maksymalnie z 5 osobami na raz, przeszkolić ich, pomóc im znaleźć inne nowe osoby i wprowadzić ich do systemu. Pamiętajmy, że rejestracja osoby sama rejestracja tak naprawdę nic nie, można powiedzieć, nic nie daje, tak? Tylko zaangażowanie, jakie my dajemy w budowanie tego zespołu, tak? Czy w budowanie organizacji, po prostu tak naprawdę ona jest no, kompatybilna z tym wszystkim, jakie mamy rezultaty. Więc trzeba się zagłębić co najmniej w 3 poziomy pod siebie, żeby nauczyć wszystkich swoich klientów sztuki prowadzenia prezentacji, takiego powielania tego, jak my to robimy. Musimy zbudować przynajmniej 3 pokolenia w swojej strukturze, następnie pozwolić, aby ludzie pracowali niezależnie i robili to samo, co my. Żeby budowali strukturę razem ze swoimi ludźmi, takie jest tak naprawdę prawo duplikacji, więc aby działać samodzielnie, uczymy się
Sami uczymy się w grupach, oczywiście musimy się nauczyć wspierać różne osoby w różnych głębokościach struktury i tak naprawdę w którymś momencie wybieramy sobie kilku liderów i z nimi tak naprawdę pracujemy na najwyższym poziomie oczywiście i jak dajemy radę. Więc jeśli chodzi o pierwszy cel, to można powiedzieć, jest nauczenie innych, tak, nauczenie innych tego systemu. Więc jeśli chodzi o system, na początku jest ważne, aby stworzyć właśnie taki system komunikacji i systemu pracy w tej naszej takiej małej na początku sieci, żeby nowe osoby mogły uczestniczyć w szkoleniach, seminariach, prezentacjach publicznych, webinarach, spotkaniach i konferencjach. Trudno jest zduplikować styl pracy każdego z nas, każdy ma tak naprawdę ten system pracy indywidualny. Tym bardziej, że pamiętajmy, że jesteśmy różnymi od siebie ludźmi, każdy z nas jest osobą mającą własne podejście i własne umiejętności, więc tak naprawdę niekoniecznie, jeśli z czymś tam się nie zgadzamy wśród naszych ludzi, niekoniecznie musimy się ze wszystkim zgadzać, każdy będzie to robił na swój sposób. To, co można bardzo skutecznie powiedzieć, to właśnie system, ten system klientów należy nauczyć się, jak go zachowywać, takie można powiedzieć, działania potencjalnych klientów na spotkania, webinara, prezentacje publiczne. Przed każdym webinarem pamiętajmy, aby jakieś 10-15 minut wcześniej należy zadzwonić do zaproszonych gości, upewnić się, że nie mają oni problemów z dostępem do pokoju webinarowego czy samego internetu. Po zakończeniu natomiast webinaru trzeba zadzwonić ponownie, zapytać, czy potrzebują dodatkowych informacji i umówić się na spotkanie następnego dnia lub bezpośrednio zarejestrować klienta. Więc jeśli chodzi o kolejny slajd, można powiedzieć, że mamy przed sobą takich 7 zadań specjalnych naszego sponsora, czy nas jako nas. Rejestrując nowych klientów, musimy być gotowi, aby wziąć udział i odpowiedzialność za rozwój właśnie, wyjaśnić, czego nauczyć. Każdy sponsor musi zrozumieć 7 podstawowych rzeczy, które prowadzą do wyznaczania celów. I można powiedzieć, że pierwszym z nich jest właśnie wyznaczenie celów, lista osób, z którymi mamy się skontaktować, planowanie czasu, zaproszenie na spotkanie, prezentacja i wspieranie tak naprawdę i oczywiście i 7 punkt, im lepsi jesteśmy, im więcej doświadczenia nabierzemy, tym w siódmym punkcie więcej będziemy mieć tych możliwości. Zbijanie obiekcji to właśnie najważniejsze chyba z tych wszystkich parametrów kontakt. Przyjrzymy się bliżej poszczególnym w takim razie zasadom, więc jeśli chodzi o pierwszy punkt, to wyznaczenie celów. Cele muszą być, no, jak to mówią, specyficzne, czyli precyzyjnie określone, mierzalne, mające mierzalne parametry, dzięki którym możliwa będzie ocena tego celu, ambitne, ale osiągalne, tak? Musimy sobie stawiać swoje cele. Muszą być one realistyczne, osiągalne, a nie abstrakcyjne, trudne do osiągnięcia. Osiąganie ich zmotywuje nas samych do odniesienia sukcesów. Więc realistyczne, rzeczywiste i zgodne z naszą misją. Tu i teraz, określone w czasie, musimy wskazać przedział czasu do osiągnięcia naszego celu. Więc jeśli chodzi o wyznaczanie naszych celów, to pamiętajmy, aby to były cele wymierzone z pewnego rodzaju planem, tak? Musimy wiedzieć, co chcemy robić, dokąd zmierzamy, co chcemy robić za 5-10 lat, co chcielibyśmy robić w ciągu najbliższych miesięcy, tak? Więc tutaj, jeśli chodzi o najbliższy plan na 5 lat, rok, najbliższe 6 miesięcy czy miesiąc, tutaj właśnie powinniśmy się też skupić tym bardziej na początku, mając harmonogram zajęć po prostu codziennych, tak? Krótko,
krótko- i długoterminowe cele od miesiąca trzech poprzez 3 miesiące, jeden rok. Musimy je napisać najlepiej w takiej tabeli przeglądowej, żebyśmy mogli je weryfikować na bieżąco. Kiedy ogłosimy swoje cele znajomym i najbliższym, one się tak naprawdę staną w jakimś sensie obowiązkowe i będziemy próbowali je naprawdę osiągnąć, więc nasza rodzina musi o tym, najlepiej by było, żeby o tym wiedziała, żeby nas nie obwiniali, że nie jesteśmy w stanie ich osiągnąć, tylko kwestia czasu i określimy swoje priorytety. Więc można powiedzieć, że pierwszy i drugi miesiąc współpracy ze sponsorem mógłby wyglądać tak, że jeśli chcemy spełnić swoje marzenia, musimy je zmienić, aby stały się naszymi tak naprawdę celami. Pierwszy miesiąc współpracy musimy się uczyć, ćwiczyć prezentacje w biurze, wykonywać zadania naszego sponsora. Później przerzucamy te zadania tak naprawdę na swoich partnerów, aktywnie współpracując oczywiście ze sponsorem. Pamiętajmy, aby 10 sprzedaży bezpośrednich uzyskać status lidera, to na pewno doda nam dużo więcej energii w ciągu kolejnych 2 tygodni z planem marketingowym pracując zdecydowanie to jest możliwe. Zaplanować swoją drogę do sukcesu, do statusu master, tak? Wybrać sobie z 3 swoich takich najmocniejszych ludzi ze swoich zespołów, pomóc im osiągnąć status lidera, tak? Status mastera. To taka, można powiedzieć, odpowiedzialna pozycja przywódcza. Kiedy weźmiemy odpowiedzialność za naszych partnerów, możemy spokojnie liczyć na to, że im się to uda. Po prostu to wypracują. Drugi miesiąc to praca zespołowa. Powinniśmy nauczyć swoich nowych partnerów zasad systemu duplikacji, jak korzystać z tego systemu, jak osiągnąć sukces. Trzeba po prostu pomóc masterom, liderom przejść na poziom mastera. Własna sieć, czyli budowanie struktury, jest podstawą stałego dodatkowego dochodu i w przyszłości tak naprawdę, którą będą czerpać osoby budujące biznes zgodnie z zasadami marketingu sieciowego. Pamiętajmy, aby ta nasza sieć mogła się społecznie rozwijać. Musimy poszerzać ją cały czas o nowych czy to klientów, czy partnerów. Tak zwana świeża krew, bardzo, bardzo istotna w tym biznesie. W ten sposób zapewnimy sobie zarówno głęboki, jak i szeroki rozwój swojej struktury. Więc lista kontaktów to kolejny nasz slajd. Pamiętajmy o tym, że to jest bardzo, bardzo ważne. Prawdopodobnie, no nieprawdopodobnie mówi się, że jest to najcenniejszy zasób, jaki posiadamy, ale wielu networkerów nie docenia jej znaczenia. Kontakty nie powinny pozostać tylko w telefonie komórkowym, należy je zapisywać na papierze i aktywnie z nich korzystać, dodawać notatki do kontaktów, regularnie poszerzać listę, aktualizować, oceniać partnerów, na przykład kiedy po raz pierwszy spotykam nowego klienta, proszę go o kontakt, podając numer do siebie. Więc to są bardzo, bardzo ważne takie aspekty, kluczki, gdzie przekładają się one oczywiście na relacje. Relacje są częścią naszego życia, jeśli nie wykorzystajemy tak naprawdę relacji, wyrządzamy sobie, nikomu innemu, tylko sobie wyrządzamy sobie krzywdę. Więc nie wybieramy klientów, decydujemy, nie decydujemy za nich. Tak naprawdę z wszystkich staramy się traktować równo. Nie przewidujemy i nie zgadujemy tak naprawdę. To jest takie, można powiedzieć, kluczowe, do czego bardzo często nie przywiązujemy niestety uwagi. Więc aby zadbać o swój sukces, pamiętajmy, żeby być dobrą wizytówką. Ważną częścią nowych kontaktów są właśnie wizytówki, które możemy otrzymać od znajomych, kolegów, a także nieznanych osób na różnych spotkaniach, konferencjach czy spotkaniach biznesowych. Musimy mieć profesjonalne wizytówki do wymiany, aby osoba, która dała Ci swoją wizytówkę, mogła się z Tobą skontaktować. Wizytówki i inne materiały, przedmioty, długopisy, magnesy, różnego rodzaju produkty marketingowe są, najlepiej byłoby, gdyby były z naszym imieniem i nazwiskiem, z nazwiskiem naszej firmy, tak, i z uznanymi narzędziami biznesowymi, jakie są istotne
dla naszego biznesu. Jeśli chodzi o początek naszego biznesu, to można powiedzieć, że dobrze byłoby podzielić tych naszych partnerów na takie, jakby to powiedzieć, dwie części, czy dwie strony, tak? Czyli po jednej stronie będą ci ludzie, ci inwestycyjni, a po drugiej właśnie ci do współpracy. Pamiętajmy, że nasz sukces zaczyna się od utworzenia listy kontaktów, po wypisaniu nazwisk osób na liście, podzielić je na dwie grupy, właśnie inwestycyjną i takimi właśnie osobami do współpracy, stopniowo kontaktować się z osobami z listy, umawiać się na spotkania, wyjaśniać korzyści płynące z inwestowania w nasz projekt oraz korzyści ze współpracy z naszą firmą. To jest bardzo, bardzo ważne. Jak znaleźć osoby, by utworzyć listę kontaktów? Zobaczcie tutaj sobie dalej. Tak naprawdę wszelkiego rodzaju kontakty, które macie wokół siebie i dzisiaj w social mediach jest tego ogromnie bardzo, bardzo duża ilość. Tylko trzeba byłoby się skupić, ułożyć plan od 1 do 7 każdego dnia tygodnia, zaplanować to w godzinach i po prostu zacząć działać. Wielu początkujących partnerów marketingu sieciowego popełnia jeden poważny błąd, próbując szybko się wzbogacić. Wybierają z listy kontaktów osoby odnoszące sukcesy, wyższym statusie, przedsiębiorcy, dyrektorzy, politycy i myślą, że będą podziwiać naszą ofertę i dokonają dużej inwestycji. Więc tak naprawdę najczęściej jest odwrotnie. Pamiętajcie, że no, tak to po prostu funkcjonuje w tych marketingach, w tych programach rekomendacyjnych. Częściej nie słuchamy się do końca, ci ludzie też nas nie słuchają do końca, obiecując, że skontaktują się z nami, że to jest bardzo fajne, ale tak naprawdę najczęściej bywa tak, że już ich więcej nie słyszymy. Więc zastanawiamy się, gdzie wystąpił błąd, jak jesteśmy, bardzo często się poddajemy zbyt wcześnie. Pamiętajmy, że jesteśmy nowi, tak? Czujemy też od początku niepewności, próbując przekonać kogoś, sami tak naprawdę przestajemy wierzyć w projekt, a potem pojawia się rozczarowanie, gdzie ci ludzie nie inwestują, a my mówimy, że ten biznes później nie działa. Więc ćwiczymy z rodziną, zaczynamy się uczyć, jak zrobić pierwsze prezentacje dla znajomych i bliskich, zdobywamy umiejętności, uczymy się opowiadać na pytania, poznajemy historię firmy, szczegóły techniczne firmy, tak, jest to projekt technologiczny, zyskujemy zaufanie do projektu nie tylko swoje, ale też pewność siebie, tak, dla siebie i też wśród innych i tak naprawdę wtedy można powiedzieć, ludzie kontaktują się z nami. Więc planowanie czasu jest bardzo, bardzo ważną kwestią. Pamiętajcie, że jednym z najważniejszych tak naprawdę działań marketingowych jest właśnie planowanie czasu. Więc jest bardzo często niedoceniane. Ludzie zwykle robią rzeczy losowo. Efektem takiego zachowania jest później brak czasu na cokolwiek, porzucanie spraw. Dlatego bardzo ważne jest mimo wszystko, żeby zaplanować swoje działania dokładnie. Będziemy wtedy mogli rzucić okiem na swoją listę, na spotkania i wiedzieć, co dalej będziemy robić. Najlepiej przygotować taki właśnie tygodniowy plan działania ze sponsorem, najlepiej tak powiedzieć o swojej rodzinie, o tym planie, żeby oni wiedzieli, że to tak naprawdę traktujesz ten biznes jak pracę. Musimy tak naprawdę robić to co tydzień, aż planowanie, można powiedzieć, stanie się nawykiem. Systematyczna praca to tak naprawdę jedna z najważniejszych cech tego biznesu. Polecam robienie sobie planów z tygodnia na tydzień, w każdy piątek po południu, regularnie oceniając swoje cotygodniowe plany i przechowywać swoje statystyki zakończonych czynności. Częścią Twojego czy naszego biznesplanu powinno być dokładnie planowane wsparcia naszej struktury, więc tak to właśnie wygląda. Pracujemy systematycznie. Najlepiej by było, żeby pracować systematycznie. Wiemy, że to nie zawsze nam wychodzi. Planujemy swój czas, planujemy też, oszczędzamy i szanujemy czas innych. Pamiętajcie, że jest to najdroższy zasób, jaki mamy, i zawsze jest go za mało. Cenimy swój czas, planujemy go świadomie. Organizujemy sobie osobiste prezentacje, rejestrujemy nowe osoby, zapraszamy je na seminaria internetowe i wszelkiego rodzaju prezentacje. Pracujemy z ludźmi regularnie, najlepiej by było oczywiście, aby rezultaty naszej systematycznej pracy były cały czas, najlepiej by było, żeby były cały czas progresywne, czyli żeby były coraz większe. Tak naprawdę to jest jakby klucz do naszego bogactwa, więc na to zwróćmy uwagę. Planujmy spotkania mądrze,
Pamiętajmy, żeby podczas rozmowy telefonicznej z potencjalnymi klientami, mającej na celu oczywiście zaproszenie ich na osobiste spotkanie lub pierwsze seminarium internetowe, ważne jest opanowanie kilku umiejętności. Jedną z nich jest budowanie przede wszystkim wzajemnego zrozumienia podczas rozmowy. Bardzo ważne jest, aby przyciągnąć uwagę klienta na samym początku rozmowy telefonicznej i zrobić dobre wrażenie w pierwszych 5 sekundach rozmowy. To jest bardzo, bardzo ważne. Skutecznie zadawajcie pytania, komunikując się z ludźmi, stwórz po prostu taką, można powiedzieć, atmosferę ważności, pilności spotkania się z tobą. To jest też bardzo, bardzo ważne. Umiej słuchać, to też kolejny bardzo ważny aspekt, bardzo ważna, można powiedzieć, cecha. Jeśli nie zapomnimy słuchać klienta, będziemy mówić mniej, tak, bez przerywania mu i bez wywierania nacisku na klienta, będzie to zdecydowanie lepszy odbiór niż w drugą stronę, kiedy można powiedzieć, traktujemy rozmowę jako monolog i uważamy, że jesteśmy najmądrzejsi. Dobrze by było, żeby stworzyć sobie notatkę z każdego spotkania, z każdej rozmowy, żeby później móc wrócić do tej notatki znowu, żeby wiedzieć, czego ona dotyczyła, jakiej czy rozmowy, czy jakiego klienta. Fajnie by było, gdybyśmy mogli też robić notatki na temat zainteresowań tego klienta, jego rodziny, tak, jego marzeń czy celów, tak. Więc tak naprawdę staramy się mówić powoli, wyraźnie. Możemy być trochę oczywiście zdenerwowani, ale to jest zupełnie normalne. Przygotujmy się na to, że klient też powie nie, oczywiście, lub dziękuję, nie jest to dla mnie interesujące. Pamiętajmy, że mówiąc do niego szczerze, tak jak niektórzy mogą, można powiedzieć, można, to po prostu ludzie to czują, tak jak mówi się do niego szczerze. Ja bardzo lubię, nie ukrywam, używać takich emocji dotyczących tego projektu, w zależności od tego, jaki mam oczywiście dzień, czy bardziej, czy mniej zmęczony. Więc jeśli mamy na przykład, kolejnym jakby krokiem jest to, jeśli mamy e-mail do takiej osoby, możemy wysłać do niej list z podziękowaniami, tak? Pamiętaj, że można powiedzieć, że praktyka w danym aspekcie jest drogą do doskonałości, a zdobycie pewności siebie zajmie nam oczywiście trochę czasu, ale wkrótce przekonamy się, że rozmowa z potencjalnym klientem zacznie cię po prostu cieszyć, tym bardziej, kiedy będziesz miał rezultaty. Więc pamiętaj, że najgorsze, co może się zdarzyć, to, że ktoś powie, że to, że ktoś powie nie, to zawsze można powiedzieć, że jest klucz do tego, że im więcej usłyszysz nie, tym będziesz po prostu trwalszy i twardszy w tym, co robisz. Więc połączenie z początkiem, podtrzymujemy rozmowę, wyraźnie podaj swoje imię, zapytaj o opinię, słuchaj więcej, uśmiechaj się podczas rozmowy, pozytywne nastawienie rodzi pozytywne emocje. Odpowiedź nie, tak naprawdę, to jest, nie jest końcem rozmowy. Postaw się na miejscu klienta. Klient nie zawsze jest zainteresowany, tym bardziej twoim sukcesem. Pamiętajcie, że powiedzenie prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie nie do końca jest aktualne w dzisiejszych czasach. Tak naprawdę prawdziwych przyjaciół poznaje się w szczęściu. Zawsze mów dziękuję. To też bardzo, bardzo ważne. Oczywiście, jeśli stworzymy pozytywną atmosferę, to podczas tej rozmowy to klienci po prostu zapamiętają nas dobrze, właściwie. No i warto słuchać do końca, warto, tak jak tutaj slajd pokazuje, czasami mniej mówić, więcej słuchać, więc nasze tak jest bardzo, bardzo oczywiście i wyczekiwane, i oczekiwane. Więc im częściej i im więcej rozmawiamy, tym po prostu częściej będziemy to tak słyszeć. Więc zadaniem otwartych pytań, które warto oczywiście zadawać potencjalnemu klientowi, zaczyna się w ten sposób: co pani myśli o tym, co pani o tym sądzi, jak się panu podoba, jaka jest pani opinia na ten temat. Podczas tych odpowiedzi właśnie możemy, można powiedzieć, pomyśleć o tym i będziemy
będziemy potrafić kontynuować rozmowę dalej. Więc takie sondażowe, można powiedzieć, pytania będą dbały o to i będą jakby o ciągłość rozmowy. Będziemy szczególnie odpowiadać sobie na te pytania, jeśli sobie wzajemnie wyjaśnicie swoje obiekcje, tak? Więc zadaniem takich pytań jest pomoc w głębszym zastanowieniu się nad tematem rozmowy. I pytania końcowe, które są równie ważne, to tak jakby dowód na to, że się klienta rozumie, że pytania są faktyczne, że potwierdzają sytuację, co uzgodniliśmy w danym momencie z tym klientem. Podsumowujące pytania, czy wszystko jest zrozumiałe, czy chciałaby Pani usłyszeć jakieś potwierdzenie, czy wszystko jest jasne i tak dalej. Kluczową kwestią klienta jest przede wszystkim słuchanie tego klienta, notowanie sobie, robienie notatek z rozmowy oczywiście. Pamiętajmy o tym, żeby mówić energicznym tonem. Nasz głos powinien brzmieć z entuzjazmem i optymizmem, w zależności od tego, jak ta rozmowa jest prowadzona. Sekundeczkę, jeśli możecie, tylko jedną chwileczkę taka. Kolejne, można powiedzieć, kolejne miejsce i kolejny slajd to spotkania biznesowe. Bardzo, bardzo ważne. Nie ukrywam, że ja bardzo te spotkania lubię. Najlepiej w takiej formie, twarzą w twarz, jest dużo lepiej z tym człowiekiem się rozmawia. I najważniejsze tak naprawdę jest to, żeby w tych 5 minutach spotkania biznesowego nie mówić o sobie, nie rozmawiać o swoich produktach, nie mówić o swoich usługach i o tym do końca projekcie, tak, w jakichś takich szczegółach. Pilnujemy tego, jak się ubieramy, oferując wyjątkowy biznes, nie możemy być w shortach, nawet jeśli na zewnątrz jest 40 stopni. Decyzja klienta, czy to zależy, jak on jest ubrany, oczywiście zależy od niego, natomiast pewność siebie, którą pokazujemy, jest profesjonalna. No, to oczywiście warte szacunek dla potencjalnego klienta, on oczywiście to odczuje. Nie jesteśmy stronniczy, nie oceniamy klienta i bardzo, bardzo zachęcam do tego, żeby tego nie robić. Do tego, jeśli chodzi o bo tak naprawdę bardzo, bardzo trudne jest ocenienie, ile klienci mają pieniędzy i tak naprawdę tutaj jakby nie to jest naszym do końca celem, żeby wyciągnąć od tego pieniądze. Ważne jest to, żeby zobaczył ten człowiek coś więcej w tym projekcie. Najlepiej spowodować, żeby w jakiś sposób spowodować, żeby ten klient poczuł na ten projekt to samo, co my. Więc tak naprawdę w zależności od tego, jak tą rozmowę poprowadzimy, jak opowiemy o tym projekcie, tak, jak będziemy się na nim skupiać, to tak naprawdę ten klient poczuje od nas tą energię. Jeśli oczywiście ją mamy, to nam zaufa i ten projekt go po prostu rozkocha w sobie. Więc jeśli chodzi o kolejne jakby takie procedury, gdyby chcieć jakoś to nazwać, jeśli chodzi o prezentację, to mówimy klientowi o niezawodności, mówimy oczywiście omawiając projekt, pytamy klienta o te potrzeby, tak? Chcielibyśmy się dowiedzieć, czego tak naprawdę chce. Podsumowujemy kilka z zalet różnego rodzaju pakietów, tak? Oczywiście pytamy, czy jest Pani zainteresowana, zadajemy pytania, najlepiej oczywiście otwarte. Dowiadujemy się o możliwościach finansowych klienta, tak, jeśli jest do tego taka sposobność. No i opisujemy krótki krok rejestracji w kilku słowach, kilku zdaniach do tego, żeby tak naprawdę ten klient mógł się zarejestrować. Takie, można powiedzieć, spotkanie komercyjne, krótko, wyraźnie, z krótkim podsumowaniem. Oczywiście taka struktura spotkania biznesowego mniej więcej powinna wyglądać tak, że pierwszy krok to pierwszy taki kontakt, dobre wyrażenie, jakiś brak, dobrze by było jakichś tam technik sprzedażowych. Naprawdę coraz częściej ludzie są na to uczuleni. Ja osobiście też tego nie lubię, jeśli ktoś to na mnie stosuje.
poznajemy potrzeby klienta, oferujemy rozwiązania, argumentację. No i taka ta, można powiedzieć, technika pytań zamkniętych, aby zakończyć rozmowę sprzedażową i rejestracja klienta. To powoduje jakby przejście do kolejnego kroku. Więc jeśli chodzi o techniki, zamykanie rozmowy, to tak naprawdę warto byłoby się jakby konkretnie określić, czy ten klient jest takim klientem bardziej inwestycyjnym, czy bardziej do współpracy. No i mamy tam różne rodzaje i różne potrzeby, jeśli chodzi o pytania takie alternatywne, aby ta rozmowa kończyła się tak, to po prostu potrzebujemy, można powiedzieć, takiego planu, tak, i ustalenia konkretnego jakby rodzaju tej współpracy, czy to jest współpraca taka na poważnie, czy tak bardziej na luźno, czy to są, jeśli chodzi o plany inwestycyjne, czy to jest bardziej ratalnie, czy jednorazowa inwestycja. Więc jeśli chodzi o tak, to pamiętajcie, że przychodzi taki moment, gdzieś tam warto o nim pamiętać, żeby podsumować to nasze spotkanie odpowiedziami typu: o ile pamiętam, podobała się Panu prezentacja, czy zgodzi się Pani ze mną, że wszystko tutaj jest ok, że wszystko jest permanentnie czyste, tak, i że tutaj nie ma żadnego skamu. Czy pasuje Panu, czy Pani takie rozwiązanie, czy zauważyła Pani to jakieś te korzyści, tak, jeśli o tym mowa. A więc może Pani zainwestować, tak? Czy ja pomogę się Pani zarejestrować, i rozumiem, że możemy jakby przyjąć wersję ratalną, tak, czy jednorazową, tak jak Pani mówiła, inwestycyjną. Więc można powiedzieć, że technika Benjamina Franklina to taka metoda, która pomaga klientowi podjąć decyzję. Warto taką sobie, można powiedzieć, zrobić taką listę i wręcz dosłownie powiedzieć naszemu klientowi, tak, że proszę spojrzeć na ten projekt. Każdy ma, jak każdy projekt, ma swoje zalety i wady. Ważne jest natomiast, jakie ryzyko za sobą niesie. Ważne są gwarancje ze strony firmy. Projekt rozwija się we właściwym kierunku i można powiedzieć, że mamy gwarancję, tak, tego rozwoju. Następnie bierzemy kartkę, rozpisujemy po prostu korzyści projektu i te, można powiedzieć, te minusy, które klient powie. Tak, i warto oczywiście dużo większą wagę przyjąć do tych zalet, tak, projektu. No i wtedy przejść do kolejnego cyklu, czyli zamknięcia sprzedaży. Oczywiście, jeśli chodzi o porównanie firmy z innymi jakimiś tam przedsięwzięciami, czy to jeśli chodzi tutaj o nasz transport, oczywiście możemy go porównać zarówno z każdą inną branżą, oczywiście to wszystko wiecie z poprzednich naszych prezentacji, więc ryzyko inwestycyjne oczywiście w jakimś sensie jest, natomiast porównując z innymi produktami, z możliwościami, wskazujemy ryzyko inwestowania w obligacje, papiery wartościowe, kryptowaluty, zwracamy uwagę na klienta, na obecną sytuację na giełdzie i podkreślamy raz jeszcze zalety inwestowania w nasz projekt. Więc zachowanie pozytywnych emocji cały czas podczas tej rozmowy jest bardzo, bardzo ważne. Otwieramy się na klienta. Pamiętajmy, że takie nasze entuzjastyczne podejście, ono jest bardzo, bardzo ważne. Oczywiście w momencie, kiedy to wszystko nabiera takiego rozwoju, to przychodzi taki moment na duplikację. Pamiętajmy, że możemy być właścicielem najlepszego samochodu w historii sprzedaży, ale dopóki nie będziemy się w stanie kierować tym samochodem, nigdzie nie pojedziemy. Uczymy się sprawiać wrażenie, oczywiście, że ta nasza podróż z nami będzie jeszcze bardziej wydajna i efektywna. Musimy być mistrzami w tym, co robimy, oczywiście, i wierzcie mi, że wcześniej czy później nasi i wasi partnerzy będą chcieli z wami pracować. Więc skuteczna duplikacja i strategia naszych kolejnych kroków to wsparcie, które bardzo jest ważne dla naszych nowych klientów.
dla naszych nowych ludzi jest bardzo, bardzo ważne. Pieniądze, które będą płynąć od nas i zaufanie jednocześnie po prostu zacznie rosnąć, tak? I coraz częściej i coraz bardziej będziemy się stawali tym wiarygodnym partnerem. Więc tym, co odróżnia sprzedającego od odnoszącego sukcesy, od nieudanego sprzedającego, jest właśnie wsparcie klienta i ten serwis. Ten serwis jest bardzo, bardzo ważny. Dbanie o potrzeby klienta. Komunikacja z tym naszym partnerem, z tym naszym klientem jest bardzo, bardzo ważna. Pamiętajcie, żeby utrzymywać relacje możliwie jak najlepsze. Pytajcie swoich klientów o ich potrzeby, o możliwości skontaktowania się z nimi po pierwszym spotkaniu. Organizujemy kolejne spotkanie, wysyłamy klientowi przydatne informacje, porady na podstawie jego potrzeb, zainteresowań, drogą elektroniczną. Koncentrujemy się na wysokiej jakości materiałach, takich przewodnikach, można powiedzieć, w tym biznesie. Pamiętajmy, że zawsze robimy to, co obiecaliśmy klientowi. Staramy się nie rzucać słów na wiatr, bo ludzie tego bardzo, bardzo nie lubią. Rekomendacje, warto je czasami brać. Tak naprawdę spotkanie bez rekomendacji to jest stracone spotkanie. Prosimy klienta, aby zapoznał się z ludźmi ze swojego otoczenia i wyjaśnił, w jaki sposób możesz mu pomóc na początku współpracy. Oczywiście my też jemu tłumaczymy, jak to wygląda na początku i tak naprawdę z tego klienta, który chciał tylko zainwestować, bardzo często robi się po prostu partner do współpracy. Strategia trzech kolejnych kroków, o których mówiliśmy, czyli wyznaczanie celów tych krótko- i długoterminowych, statystyka kolejnych kroków, to są bardzo ważne rzeczy. Pamiętajcie, że jeśli wspieramy klienta w ciągu 24 godzin od ostatniego spotkania, szansa na to, że klient zarejestruje się lub dokona inwestycji, wynosi 70%. Jeśli skontaktujemy się z klientem po 2-4 dniach, twoja szansa spada do 24%. Ponowny kontakt w ciągu 5-10 dni kończy się powodzeniem tylko w 7%. Więc tak naprawdę po co się zastanawiać nad 7%, jak można szybko skorzystać z tych 70%. Czyli po prostu to wniosek jest jeden, że nie pozwalamy klientowi ostygnąć z emocji czy z rozmowy, którą przeprowadziliśmy. Obiekcje klienta i argumentacja to kolejny slajd. Tam są kolejne rzeczy, które warto wyjaśnić człowiekowi. Pamiętajcie, jest kilka kroków do profesjonalnego zbijania obiekcji, czyli zrozumienie, tak? Czyli uczciwe podejście, osobiste doświadczenia. Opowiedz swoją historię, jak się czułeś, tak? Jak kiedy pierwszy raz usłyszałeś o tym projekcie. Drugi, analizuj, co miał na myśli klient, jak cię klient zrozumiał. Badanie zrozumienia, używaj pytań zamkniętych, wyjaśnienie, szukaj możliwości i opcji. No i najczęściej używane obiekcje, czyli nie mam czasu, pieniędzy, rynek jest przesycony, nie znam wielu ludzi, to jest piramida, ludzie nie uwierzą, mąż, żona się nie zgodzi, potrzebuję pewności siebie. I to są właśnie te rzeczy, które umacniają nas. Jakby jeśli chodzi o połączenie z naszym zespole, nasz zespół, nasza organizacja, ona umacnia nas do tego, żeby wierzyć w projekt. Nie boimy się obiekcji, ponieważ każdy sprzeciw naszego klienta leży w jego interesie. Podajemy klientowi logiczne wyjaśnienia. Przekonujemy go, że jeśli zrobi to, czy to zostało uzgodnione, może odnieść po prostu sukces. Więc jeśli chodzi o kolejne, można powiedzieć, takie kilka punktów, które są bardzo, bardzo ważne. To czas trwania prezentacji, takie to pierwsze szybkie to 15 minut, później taka osobista 45-minutowa. Dzwonienie nie jest przerażające, pokazujemy to na własnym przykładzie. Rejestracja nie jest trudna, oczywiście pokazujemy to na własnym przykładzie. Jesteśmy swoją wizytówką, czyli nasza twarz jest naszą wizytówką. Rozdajemy wizytówki, zbieramy wizytówki, przygotowujemy materiały wcześniej, aby temu klientowi móc
móc dać profesjonalne materiały po prostu. Staramy się poświęcać czas tylko pozytywnym ludziom, żeby oni nam po prostu nie odbierali energii. Każdy ma prawo do swojego punktu widzenia, oczywiście. To jest normalne i oczywiście trzeba to uszanować. Można powiedzieć, że w jakiś sposób, oczywiście przemyślany, tak sposób, dajemy do zrozumienia, że oczywiście godzimy się na zdanie drugiej osoby, nawet jeśli ona się z tym nie zgadza. Pamiętajmy, że nie zadowolimy wszystkich, to jest też bardzo ważne. Pamiętajmy, że jeśli ktoś nas nie lubi, to nie znaczy, że jego kontakty czy jego przyjaciele ciebie nie polubią, tak? Pamiętajcie, że tak naprawdę taki sygnał zwrotny to 90% sukcesu. Nie trzeba naprawiać działającej maszyny, to jest też ważne, także to jest, można powiedzieć, sprawdzony plan na to. Nigdy nie zamieniaj sztuczek, które działają, tylko je wzmacniaj i dodawaj im nowej energii. Takie mocne, fajne zdanie. Transport podniebny pomoże ci wystartować i to jest bardzo ważne. No i nasza, można powiedzieć, taka pamiątkowe zdjęcie. Dziękuję raz jeszcze Janusz, Krzysztof, Tomasz, że jesteście. Tam byliśmy, oczywiście nie tylko my, tam była też wyjątkowa grupa ludzi, którzy do dzisiaj są promotorami tego projektu. Taka nasza część, taki nasz czas, tak, w tamtym miejscu, wyjątkowy czas do tego, żeby jakby poznać, zobaczyć, poznać siebie nawzajem, zobaczyć to, co się tworzy na naszych oczach. Dzisiaj to miejsce jest już zupełnie inne. No i tym właśnie, jakby tym slajdem chciałbym delikatnie zakończyć, dziękując oczywiście za obecność i zachęcając do tego i tak jest Janusz, kto jak nie my. Także dziękuję raz jeszcze. Na koniec jeszcze, jak pozwolicie, wyślę taki tam filmik, tak, minutowy, żeby tak naprawdę, w sumie chcę go pokazać tylko głównie w jednym celu, żeby sobie uświadomić, w jakim jesteśmy projekcie. I tak naprawdę, kiedy mamy do czynienia z ludźmi, którzy nie wierzą w ten projekt, ja cały czas takich oczywiście spotykam, którzy uważają, że ten projekt będzie działał dopiero za kilkadziesiąt lat, to po prostu pokazuję im na przykład taki film. I tym filmem właśnie chciałbym się pożegnać. Zobaczcie, w jakim projekcie jesteśmy i co dopiero jest przed nami. Więc raz jeszcze wielkie dzięki. Zostawiam Was z filmem i życzę spokojnej. We are the makers, the breakers, and everything in between. We are the untamed spirits who are hard to please. We dare the challenges. We embrace dangers. We don't fear critics. And we don't care about doubts. We think, we plan, and we do. We do it for passion. We do it for love. We do it for tomorrow. From Sharjah to the world, we believe that today is the gateway to the future. Sharjah Research Technology and Innovation Park. Shaping the future together.